W czasie pandemii dzieci się nudzą. Mamy na to sposób. Nasz nowy cykl w fajnej Polsce. Zimą rusz się. Rusz się, rodzino. Zabieram cię na tor kartingowy Kormoran w Olsztynie. Gotowa, ręcza? Tak. No dobra, a powiedz mi, a co to jest tutaj na tej ręczce? Po co to? No bo żebym wiedziała, w której ręce, w której nodze będę miała naciskać gaz. Aha, a jak rozpoznasz hamulec? Tam, gdzie nie mam wpinki. Cudownie. Dobra. Będziesz bezpieczna. Każdego dnia szukam nowych pomysłów. Wynajdujemy je wszędzie, gdzie się da. W zasadzie wszystkie są związane ze sportem i z aktywnością. Moje dzieciaki pływają, nasz sąsiad również. Chłopcy są już dzisiaj po porannym treningu. Spędzili 1,5 godziny w wodzie. I bardzo się cieszymy, że jesteśmy tu zaproszeni, bo Lenka przez pół nocy nie mogła spać, podekscytowana tym, że będzie mogła jeździć. Możliwości jest wiele, wystarczy tylko się rozejrzeć, znaleźć trochę czasu, zorganizować się. My czasami dzielimy się również z sąsiadami, raz my bierzemy ich dzieci, raz oni nasze. I tym sposobem dzieciaki mają dużo aktywnego czasu, dużo możliwości spędzania czasu w ruchu, poza domem. Maciej Marcinkiewicz. Olsztynianin, wielokrotny mistrz Polski wyścigów długodystansowych, zdobywca Pucharu Europy, promotor motosportu na Warmii i Mazurach, a dziś nasz nauczyciel szybkiej, ale bezpiecznej jazdy. Zabawa zabawą, ale taka zabawa może zakończyć się przygodą życia. Jak zostać mistrzem? Pytamy mistrza. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry. To jest prawda, że już od najmłodszych lat warto pojawiać się na takich torach, jeśli ktoś marzy o tym, żeby zostać mistrzem świata w wyścigach. Trzeba zacząć jak najszybciej, jak najwcześniej. Nawet 4-latkowie jeżdżą gokartami i to jest odpowiedni moment, żeby zacząć drogę ku karierze kierowcy wyścigowego. To jest idealna forma treningu za kierownicą. Czy jeździmy w rajdach, czy wyścigach, rallycrossie, czy nawet motocyklem, to gokart to i tak będzie dobry trening dodatkowy, który uzupełni nam swoją dyscyplinę sportu czy swoją pasję. Ja tak sobie myślę, że nawet jeśli nie jeździmy niczym z tego, co wymieniłeś, tylko po prostu chcemy być dobrymi kierowcami, to tutaj też jest dobre miejsce na to, żeby pewnych rzeczy się uczyć. Od najmłodszych lat. Od najmłodszych, bo taki mały uczestnik ruchu drogowego, bo przecież dziecko przechodzące przez przejście dla pieszych też jest uczestnikiem ruchu drogowego. Jeżdżąc gokartami, one doskonale zdaje sobie sprawę, że pojazd zbliżający się do przejścia potrzebuje odpowiedniej drogi, żeby się zatrzymać i on już w bezpieczny sposób ocenia sytuację, czy może wejść na to przejście, czy nie. Kierowca młody, taki, który niedawno odebrał ten taki przysłowiowy plastik. No tak. On też potrzebuje, chce się wyszaleć, chce się pościgać z kolegami. Jemu się wydaje, że jest arystokratą szosy już, bo ma już prawo jazdy. Tak, ale gokarty zweryfikują jego umiejętności i przede wszystkim będzie mógł wyszaleć się w bezpiecznych warunkach, rywalizować z kolegami, nie ćwiczyć tego po nocach na ulicach. To jest też praca nad własnym refleksem, nad unikaniem poślizgu, nad wyczuciem pojazdu. Każdemu się to przyda. I jeszcze, jeśli połączymy to ze świetną zabawą, bo jest to też i zabawa, no to mamy idealny środek do jazdy, do zabawy, do naprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mistrzostwa Polski wielokrotnie zdobywałeś, ale również europejskie puchary. A jest jeszcze jakiś puchar, którego nie masz, a na który czekasz? Czy już te najważniejsze są w Twoim domu? Cały czas mam taką cichą nadzieję, że jeszcze przyjdzie taki puchar, coś się uda zdobyć, że ten największy sukces jest jeszcze przede mną, ale też jestem zadowolony z dotychczasowej kariery, bo w sumie te tytuły Mistrza Polski, Pucharu Europy to jest coś, co daje dużą satysfakcję dla kierowcy wyścigowego.